Okej, pytanie za 100 punktów. Dlaczego nie je się śniadań przy insulinooporności? No przestań, przecież tak chociaż dwie skibki chlebka, proszę. Tak po przebudzeniu, jak tylko oczy otworzę, skibkę. Nie ma takiej opcji, ale tak naprawdę to poważna, całkowicie poważny temat. Dlaczego? No bo zobacz, skoro przy insulinooporności, czy inaczej po naszemu hiperinsulinemii, no twoja insulina na czczo to jest 10, 20, 30, czasami 50, no to zjedzenie tego śniadanka zaraz po otwarciu oczu pod tytułem bułeczka pszenna z chudą szynką, no to jest jakieś popapranie z poplątaniem. Mam nadzieję, że ta osoba, która to zaleca, no po prostu przyjdzie do nas i nie pójdzie tą drogą. No tak, nie obrażajmy się na cały świat, nie obrażajmy się na system, że jeszcze się nie odkręcił, ale nie musisz ty czekać na to, żeby być zdrowszą na to, aż system się zaktualizuje i nagle stwierdzi, że rzeczywiście myliliśmy się, śniadanie to nie jest najważniejszy posiłek dnia. Bierzmy w sprawę swoje ręce. Nie jest, jest to najgorszy posiłek, jaki można sobie wyobrazić. Oczywiście, to też jest tak, że czasami część osób w związku z tak ułożonym swoim dniem musi zjeść śniadanie, no bo pracuje w taki, a nie inny sposób. No to wtedy zalecamy, żeby śniadanie nie polegało na zjedzeniu tak zwanych zdrowych płatków od doktora Cornflakesa, tylko żeby to było śniadanie racjonalne, raczej białkowo-tłuszczowe, no i nie było zaraz po wstaniu. No słuchajcie, przestańmy myśleć i zażynać się myślami o jedzeniu. Naturalny sposób jedzenia to jest jedzenie 2, 3, a nawet jeden raz dziennie, jeżeli nie ma ku temu sposobności. Dobra, Łukasz, ale słuchajcie, no i tak, wiemy, rozumiemy wasze obawy, ale jak ja wytrzymam bez śniadania? Głód mnie po prostu zabije, nie będę miała siły, co w pracy? Otóż pocieszamy was, zdrowe niejedzenie ma tą potężną i właściwie największa przewaga, polega na tym, że za jakiś czas, najczęściej już czasami po kilku dniach, a na pewno już po kilku tygodniach, przestajecie czuć głód, ponieważ hormony, te, które zostały rozregulowane częstym jedzeniem, wracają do normy. I wyobraź sobie, że uczucie głodu fizjologicznie jest najmniejsze właśnie rano. Pięknie to powiedziałeś, dokładnie tak jest. I teraz wiele osób mówi, słuchajcie, przez pierwsze dni umieram z głodu bez śniadania. No tak może być, ale już ci tłumaczę dlaczego. Dlatego, że jeżeli wchodzisz w IF16:8, w zdrowe niejedzenie, z wysokowęglowodanowego stylu życia, no to twój organizm dostanie szoku, bo przecież spalał w większości węglowodany. No to jest tak, jakby strzelić kogoś nagle znienacka w tył głowy i powiedzieć, żartowałem. No przecież się przestraszy na śmierć i może dostać zawału serca. Trzeba najpierw pogłaskać po główce, czyli schodzimy maksymalnie po prostu z węglowodanami, na przykład tydzień, 2-3 tygodnie przed wejściem w IF, ale i dopiero potem wchodzisz w zdrowe niejedzenie 16:8, zobaczysz, że twój organizm będzie już przygotowany na to, że jak nie dostanie węglowodanów i będzie potrzebował energii, to sobie weźmie taką ilość, jaką chce, z twojej osobistej tkanki tłuszczowej. Śniadanko, na to słowo serce nie bije mi szybciej i oby wasze serca też nie biły szybciej na słowo śniadanie. Piszcie komentarze, czy jecie śniadanie, wyobrażacie sobie życie bez śniadania i oczywiście prosimy, udostępnijcie ten film dalej, bo to oczywiście niech wszyscy korzystają. Przykład konkretny tylko na koniec. Dobrze, godzina 15, zobaczcie, 15. My bez śniadania, ja wypiłem dzisiaj kawkę kuloodporną, czyli z tłuszczem, z imbirem, z kurkumą, nie czuję głodu, bo mój organizm teraz czerpie z tkanki tłuszczowej, po prostu jest przyzwyczajony do dwóch, do jednego posiłku. Są we krwi ketony, które regulują apetyt, dlatego daj sobie czas i potraktuj to jako pewne wyzwanie i poczekaj na regulację poziomu hormonów. Zobaczysz, że któregoś dnia się obudzisz z nowym podejściem do jedzenia. Trzymajcie się.